budynki tam w centrum, gdzie spłynie ta rzeczka, nie istnieją w ogóle, po prostu nie istnieją. Gdzieś na jednym budynku, na takim, po prostu na takim murze jest balkon, na tym balkonie są ludzie, krzyczą ratunku po prostu. Nie wie pani, co się tam dzieje? Nie wiem. A sąsiedzi? Sąsiedzi zalani. Pierwsze piętro. A przejdzie pan tutaj do budynku. Strach było cokolwiek zostawić na dole, bo jak podeszła tak wysoko, to już człowiek spodziewał się, że będzie jeszcze wyżej. Że będzie jeszcze wyżej. Także, no koszmarnie, koszmarnie. Dzieci, mój syn to tak histeryzował, no to tak się strasznie bał. Był przerażony. Ani ja też, nie mniej. Niemniej. No. Pani jest miejscowa, czy przyjechała? Nie, przyjechałam ze Stanów, także tak. Nigdy nie przeżyłam takiej powodzi i naprawdę współczuję tym ludziom. To jest straszne. Na parterze, teraz jest 4, ale są 3 ulubione. Niestety nie. Dwie trzecie koryta w mieście, gdzie jest rzeka uregulowana, jest zakryte kamieniami. Czyli w tej chwili, powiedzmy, mały opad może powodować to, że katastrofa się powtórzy, albo nawet będzie większa. Jak pan ocenia pierwszą akcję ratunkową przeprowadzoną bezpośrednio po powodzi? Ja oceniam tutaj... Czy można było coś lepiej zrobić? Nie, nie można było zrobić. Przy tym kataklizmie to trzeba było zobaczyć. To był moment, prawda, i w ciągu 40 minut nie było praktycznie niczego. To są potoki górskie, rzeczki, które idzie fala, zabiera po drodze, prawda, wszystko. I nie ma szans po prostu, trzeba uciekać. Uciekaliśmy ze świetlicy oknami. Braliśmy co takiego wartościowego jest i uciekaliśmy oknami. Tu przez drzwi było niemożliwością. To już od tamtego roku my wiemy, jak co było w Żelanie, co było w Wołdrzychowicach, w Trzebieszowicach. Ludzie, teraz nawiedziło tu. My jesteśmy jeszcze niezabezpieczeni tak, jak żeśmy powinni być. I krótko. Nie będzie sprzętu od rządu. Po prostu my, chociaż z miłą chęcią, ale my nie ruszymy do żadnej akcji. No bo nie będzie czym wyjechać. Załatwiamy sprzęt. Pilarki, agregaty prądotwórcze. Ja się z tym porozmowa. Jutro ten sprzęt dostarczymy tutaj dla Ochotniczych Straży Pożarnych. No mogę ci powiedzieć, że ta wioska Szalejów Dolnych, która została mocno zniszczona, to na 80 domów 66 zostało dosyć mocno poszkodowanych. I praktycznie cała infrastruktura znajdująca się w tej wsi, to jest zaraz ta wioska przy Polanicy. Kiedy was to zaskoczyło? No w nocy, z 22 na 3, o 1 w nocy. Teraz wszystko trzeba skuwać, tak jak tam robiłam, nie? I wszystko tym preparatem muszę. Wczoraj tych dwóch ludzi nosili cały to jeszcze parę dni tu siądą te owady takie straszne. Ja izolację jeszcze robię. Izolację nie robił? Nie, UKS. UKS. I tu z izolacją. Dlatego ja mu powiedziałam, żeby przyjechał mi to pootwierał i wyrzucił, bo to gnój. No. No i cała ta kotłownia do wymiany, bo to już szlak trafił wszystko.
Jakie są najbardziej pilne potrzeby Państwa na dzień dzisiejszy? Nie mamy poduszek, przykryć nie mamy. Pościeli, bielizny osobistej. Dobra pani, niech już pani nie panikuje, że pani ma robotę, a ja nie mam roboty. No to właśnie mówię, że wszyscy mamy robotę, nie będziemy tu za szkoły. Ile trzeba stać właśnie? Tak, ile trzeba stać? Roboty, ja mam jeszcze większą robotę. No nic. A nie tak. Zobolana, prawda? Chodzi może o ten ciężki sprzęt, bo ja na przykład w tej chwili nie za bardzo mogę sygnalizację, ale nic nie mówili. Dopiero jak wypłynęła rzeka, dopiero wtedy zaczęły jakieś tam głosy, ale też nie mówili, że nic wtedy nic nie było słychać, czy jest powód, czy już wylała. Z domu, strażą, zamiarzali szlamu, ale ja nie rozumiem, o co pani chodzi? Jakieś władze nie mogą się przejść po wsi i pooglądać te budynki, co się stało. Ja jestem władzą i ktoś mi powie, że ja nie chodzę, a w każdy dom nie wejdę, bo nie mam czasu. Jeżeli, proszę państwa, ja będę chodził tylko po wsi, to te pieniądze i inne rzeczy z nieba nie spadną. To już chodzi o dalszą wegetację ludzi na terenie gminy. Bowiem jeżeli ten teren będzie niebezpieczny, niepewny, to inwestorzy tutaj nie przyjdą, a ci, co zarobią jeszcze trochę groszy, to stąd odejdą nam. Odejdą na tereny pewne, bo nikt nie będzie inwestował na terenie, gdzie jest zalewany, niepewny, z dnia na dzień to się staje, nie można być przygotowany. Także to jest nasze żyć lub odejść to. Wybieramy komitet czy nie wybieramy? Wybieramy. Do wszystkich tutaj, kochani, stała się wielka tragedia, ale dziękujemy Panu Bogu, że wszyscy żyją, że wszyscy żyją. To jest najważniejsze. I bardzo proszę właśnie, żeby jakoś te emocje swoje powstrzymać, żeby po prostu te nerwy nie owładnęły człowiekiem, bo to nigdy do dobrego nie prowadzi. Nigdy. Dzisiaj w rocznicę katastrofalnej powodzi gromadzimy się w tej świątyni, w tym miejscu na wyspie piaskowej Płocka, aby sprawując najświętszą ofiarę, wyrazić Bogu po pierwsze dziękczynienie. Dziękczynienie za ten znak czasu, za to doświadczenie, które nam wszystkim, mieszkańcom Płocka i nie tylko, przypadło w udziale. Znaki są po to, aby mówić. Znaki są po to, aby ostrzegać, aby sygnalizować, aby wskazywać. Dla nas ten znak jest jasny i wyraźny, abyśmy nie pokładali ufności tylko w tym, co ziemskie, ale może częściej spoglądali w niebo.